Studio Iron Gate podzieliło się garścią statystyk dotyczących bijącego rekordy popularności Valheim. W ciągu zaledwie miesiąca od premiery sprzedaż gry przekroczyła 5 milionów egzemplarzy. Do tej pory fani spędzili w świecie Valheim 15 tysięcy lat i obejrzeli 35 milionów godzin transmisji z tej produkcji na Twitchu. Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy Bloomberga, Nintendo pracuje nad nową wersją Switcha. Konsola ma być wyposażona w 7-calowy ekran OLED Samsunga oraz wyjście wideo zdolne przekazać do telewizora obraz w rozdzielczości 4K. Możliwa jest także obsługa technologii Nvidia DLSS, znacząco zwiększającej wydajność. Premiera nowego Switcha ma się odbyć pod koniec tego roku. Dziś na Steama w ramach wczesnego dostępu trafił nowy symulator farmy zatytułowany Ranch Simulator. Jest to produkcja rosyjskiego studia Toxic Dog. Gracz stanie przed zadaniem przywrócenia świetności staremu, zapomnianemu gospodarstwu dziadka. Premiera pełnej wersji zaplanowana jest na rok 2022. Studio Hidden Path Entertainment pracuje nad nowym, wysokobudżetowym RPG-iem opartym na licencji Dungeons & Dragons. Z opublikowanych w sieci ofert pracy wynika, że produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 4 oraz że pokierujemy w niej całą drużyną bohaterów. Póki co nie wiemy, w jakim konkretnie uniwersum zostanie osadzona akcja tej nieposiadającej jeszcze tytułu gry. W sieci pojawił się nowy zwiastun Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Jednocześnie firma CI Games zdradziła, że gra trafi na rynek 4 czerwca tego roku i dostępna będzie na PC-tach, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxie One oraz Xboxie Series X i S. Sugerowana cena to 100 zł w wersji na komputery i 150 na konsole. Polska firma Creative Forge Games podpisała umowę z francuską spółką Procidis i uzyskała prawo do stworzenia gry wideo bazującej na kultowym serialu animowanym z lat 80. Było sobie życie. Jak mówią sami deweloperzy, będzie to edukacyjna zręcznościówka z elementami akcji. Premiera planowana jest na rok 2023. Na dzisiaj to już wszystko. Na razie.